osiedle plebiscytowe. Tu mieszkam. Zanim powstało, mieszkańcy Ostródy nazywali te tereny łysymi mokradłami. Podobno tu straszyło. I ludzie ginęli bez wieści. Na początku XX wieku było tu lotnisko. Odbywały się nawet zawody samolotowe. Potem był poligon wojskowy. W latach 30. XX wieku zaczęto budować pierwsze domy. Po II wojnie światowej sprowadzili się nowi mieszkańcy. Oto ich historia. No, na pewno zupełnie inaczej niż teraz. I przyjechaliśmy tu w roku 1980. Od strony szkoły, gdy się szło w stronę ulicy Leśnej, nie było żadnych zabudowań. Rosły po prostu zboża, bo tu były działki typowo rolnicze. Rolnicy tu mieszkali, mieli swoje pola uprawne i właściwie tak osiedle kończyło się tutaj na ulicy Leśnej. A później dopiero już w następnych latach zaczęło się zabudowywać. Szkoła była szkołą ośmioklasową. Było sporo dzieci, bo uczyły się na dwie zmiany. Ja przyszłam tutaj do pracy w tej szkole właśnie, ale dopiero w 82 roku, bo nie było etatu wolnego, więc dopiero wtedy. I uczyłam w klasach 1-3. Na przykład tu na osiedlu, w tym czasie, jak myśmy się sprowadzili w roku 80, nie było wody z wodociągu, tylko każdy miał swoje ujęcie, pompę swoją, na przykład w ogrodzie, to była elektryczna pompa i ona pompowała wody do mieszkań, do tych wszystkich domków, które tutaj są na osiedlu. Tylko szkoła chyba miała wodociąg tam, czy też nawet miała swój, nie pamiętam już dokładnie. Ale wodę każdy miał swoją, że tak powiem, a kanalizacja to była taka, że były szamba. Każdy w ogródku swoim miał szambo, to jest taki pojemnik, gdzie się wszystkie te nieczystości zbierają. I to tak wyglądało, telefonów też nie było. Telefony były tylko, na naszej ulicy na przykład miały tylko dwie osoby. Telefony takie stacjonarne. O komórkowych to w ogóle nie mówię, bo to jeszcze było ho, ho, ho. Bardzo dawno temu. I wtedy jeszcze nikt nie myślał tutaj na naszych terenach o telefonach komórkowych. Nie widzieliśmy w ogóle, że coś takiego jest. No i dopiero w 1997 telefony były, w 99 kanalizacja i woda została doprowadzona, z tym, że ludzie sami pomagali kopiąc rowy i wpłacając tam odpowiednią sumę, tak się po prostu dokładali do tego przedsięwzięcia, jednego, drugiego i trzeciego. No cóż, jeszcze tu na osiedlu przeważnie były te małe domki poniemieckie, jak tu szliście ulicą, te stare takie domki, prawda, bliźniaki to one się nazywają, bo z jednej strony jedna rodzina mieszka, z drugiej strony druga rodzina, to dwurodzinne takie domki i przeważały właśnie te domki. Dopiero w latach 70. i pod koniec 70. wybudowały się te domki, które tak wyglądają jak klocek, tak jak i ten nasz domek, bo ten nasz był budowany w 1976 roku. A tak były same tylko te domki takie, które stare, z dachami ukośnymi, które były prawdopodobnie budowane za czasów jeszcze, jak tutaj były Prusy i Hitler tutaj jeszcze sprawował władzę. Wszystko, co się dało, wszystko, co złe, to nam dobrze wychodziło. Wszystko. Ciekawie. No nic, bo nie chciał dziadek opowiadać o tym, że chłopcy to przeważnie bawili się w partyzantkę i w wojsko. Zresztą ja byłam dziewczynką, nie mieszkałam tutaj w Ostródzie, ale w powiecie pasłęckim, to bawiliśmy się w partyzantkę.
Normalnie były oddziały przygotowywane, byli Niemcy i Polacy oczywiście. I na przykład granaty to były puszki po konserwach, które się znajdowało w lesie, bo w lasach były te rzeczy porzucone przez, rzeczywiście przez kiedyś, przez partyzantów czy przez jakieś inne wojska. I bawiliśmy się przeważnie w wojnę. A poza tym bawiliśmy się w klasy, w skakankę, w podchody, bardzo często w podchody bawiliśmy się. No i na przykład wymyślaliśmy różnego rodzaju przedstawienia podwórkowe, jakieś tam konkursy. Także trzeba było wymyślać różnego rodzaju zabawy, bo nie było przecież telewizji. Radio to też było rzadkością. Także trzeba było inwencji twórczej własnej, żeby się bawić, bo dzisiaj to co? Siadacie do internetu i to jest wasze największe zajęcie. A grało się w piłkę, w sport, bardzo dużo sportu uprawiało się, więc w piłkę, w siatkówkę, w dwa ognie, skoki w dal, wzwyż, bo tak było, że ja mieszkałam w szkole, bo moja mama też była kierowniczką szkoły, a przy szkole jest boisko, jest skocznia i to wszystko zresztą było robione przez nauczycieli i przez rodziców. Te rzeczy, zagospodarowywanie właśnie takiego boiska szkolnego. Dzieciaki przeważnie swój wolny czas spędzały właśnie na sportach różnego rodzaju. No, także, no i sporty. A w mieście to było też nie inaczej. Tylko pewien pan, trener boksu, wszystkich chuliganów zgarnął z miasta i zaczął trenować. Nie było chuligaństwa. Każdy musiał przyrzec, że nie uderzy nikogo na mieście, bo tak zawsze bójki były. No i mając lat 16 już walczyłem. Ze strachu nie mogłem pierwszy raz wejść na ring. Wepcha mówi, albo ty jego zabijesz, albo on ciebie. I trzeba było walczyć. Także wspaniały człowiek. Utemperował pół miasta. Także później chodziliśmy jak po sznurku wszyscy. Tylko jedna to rozrywka, dwa razy w tygodniu i kino. Także należałem do klubu filmowego. Filmów takich nie puszczano na ekran. Kinowy, tak jak Ostatni Brzeg, to już w latach 80-tych, 90-tych puszczano tutaj w Polsce. A ja już oglądałem w latach 50-tych, 60-tych te filmy. Także byli ludzie, którzy chcieli coś zrobić dla młodzieży i w ogóle dla miasta. A teraz... Jak się nie zapłaci, to nie ma. Zazwyczaj po prostu jak byliśmy w szkole, to się umawialiśmy na konkretną godzinę, że dzisiaj robimy to, czy tamto, przyjdźcie tu i tam. Oczywiście miejsce było wcześniej ze wszystkimi ustalone i zazwyczaj to życie, zabawa toczyła się na podwórku. Na podwórku, na boisku, w lesie, a więc w kontakcie z przyrodą. Tak to wyglądało. A na wsiach jeszcze przyjeżdżały co miesiąc tak zwane kina objazdowe, bo nie było kina przecież na wsi i w niektórych miastach, tylko były sale kinowe. Więc kino objazdowe przyjeżdżało raz w miesiącu i w każdej wsi na przykład była świetlica jakaś. Przeważnie to było w jakimś pałacu, bo ja mówię o Drulitach, to powiat pasłęcki. Tam właśnie w pałacu były biura i tam była świetlica dla młodzieży, gdzie można było przychodzić na filmy do kina tak zwanego. I oprócz tego były organizowane potańcówki dla młodzieży. Właśnie w takich wiejskich świetlicach i miejskich. Tylko ludzie naprawdę pracowali sami, społecznie wymyślali różnego rodzaju zajęcia. I to szło wszystko oddolnie. Nie wiem jak gdzie indziej, ale tam gdzie ja się obracałam, gdzie mąż, to tak to było, że po prostu sami sobie wymyślaliśmy zajęcia i zabawy i to tak
Ale to wszędzie. Tutaj jak byliśmy, przyjeżdżaliśmy, sprowadziliśmy się, to codziennie w siatkówkę żeśmy grali. Tu w lasku rozwieszało się siatkę. Jeden zobaczył, drugi, trzeci już komplet był. Przyjeżdżali lekarze, z nami grali. Osiedle wołdowskie, drużynę skleiło, przyjechali też do nas grać. I często takie turnieje. Ja później, jak już jesień, to ja na przykład grałem ze Stalmaszczykiem w ping-ponga. 10 setów codziennie. O, to było bardzo ciekawie, słuchajcie. Ławki były zupełnie inne, bo one były jednocześnie pulpit był z oparciem. Taka ława. Tutaj na blacie ławki był otwór i tam się stawiało kałamarz. W kałamarzu był atrament i pisało się piórem ze stalówką. I to było bardzo trudne pisanie, ale dzieci rzeczy... No, nie było rzeczy, przecież długopisów nie było, były tylko ołówki i... Niektórzy mieli. I pióra. Także pisało się właśnie takim piórem. To była tablica, były jakieś nawet nie zeszyty, tylko jakieś kartki, które gdzieś tam nauczyciel wykombinował, że tak powiem. I pisało się właśnie tymi obsadkami ze stalówką. Książek też było bardzo mało. Także nawet na dwie osoby jeden podręcznik był, ale elementarz falskiego, na falskim nauczyliśmy się pisać i czytać. Także to tak wyglądało. Przeważnie zależało to też i od nauczyciela, bo zazwyczaj to były lekcje na siedząco, w ławkach, pisanie, czytanie, rozmowa z nauczycielem czy opowiadanie, ale były też i organizowane wycieczki, na których poznawało się środowisko, przyrodę i bardzo dobre były lekcje wychowania fizycznego. To nauczyciele, no nie wiem, tak jak u mnie, tak jak ja chodziłam do szkoły, nauczyciele naprawdę byli sercem oddani i uczniowie najbardziej lubili lekcje WF-u, a wy wiem, że nie bardzo lubicie lekcje WF-u teraz. Lekcja matematyki. Przyjdziesz dzisiaj grać w szachy. Poprowadził zajęcia szachowe Belfer. Na przykład poszłem do niego na te szachy i mówię, to nie dla mnie. Z ciebie zresztą jak nie umiesz w szachy grać, to nie matematyka nie będzie. Także każda lekcja WF to już wszystkie dyscypliny trzeba było zaliczyć. Coś fantastycznego. Ja byłem z niektórych zwolniony, bo do klubu chodziłem. Ale z tym, że podpadłem po pierwszym meczu, trochę pośniaczony, przyszłem, ale nie miałem zezwolenia ze szkoły na trenowanie w klubie pozaszkolnym. Także trzeba każde było się pytać wszystko regulaminowo. A jak coś się nie podobało, do widzenia. I się nie chodziło do szkoły 2 tygodnie na przykład. Belfer przyszedł i prosił, żeby wrócić do szkoły. Co pani czy pan powiedział, to było święte. I trzeba było wykonać. Także na lekcjach było bardzo cichutko. Zresztą jak ja już pracowałam też z dziećmi, bo przecież od 62 roku już pracowałam jako nauczycielka, ja też się nie spotkałam z czymś takim, żeby dziecko odmówiło zrobienia czegoś, czy było niegrzeczne na lekcji. Było nieświadome dziecko. Nie, dyscyplina była w szkole, naprawdę nauczyciel był autorytetem. Jeśli bo chodzi na wsi o tak. To inaczej było, bo w mieście to i do podstawówki rośli, chłopcy chodzili na przykład 1,80 m, 17 czy 18 lat z takimi bąkami. Bo słuchajcie, po wojnie bardzo dużo dzieci i młodzieży
W czasie wojny nie chodziły do szkoły dzieci. I po wojnie już niektórzy mieli po 18-17 lat, a nie umieli pisać i czytać. Także w klasie pierwszej znajdowały się dzieciaki, które miały 7 lat, ale byli tacy uczniowie, którzy mieli już po 15-16 lat. I to wszyscy uczyli się w jednej właśnie klasie pierwszej. Nauczyciel musiał mieć uwagę bardzo podzielną i bardzo dużo pracy, bo do każdego trzeba było indywidualnie podchodzić. Także takie lekcje to były naprawdę zupełnie inne niż te, co są teraz. Dzieciaków też. A jak już zaczęłam pracować, oczywiście, w Drulitach, to rano uczyłam dzieci, a po południu przychodzili dorośli ludzie, którzy byli analfabetami, nie umieli pisać i czytać. I uczyłam ich tak, jak uczy się dzieci w pierwszej klasie. No, był taki jeden pan, z którym naprawdę były kłopoty, bo on nie potrafił literkami, odczytywał literki, ale żeby złożyć wyraz z tych liter, to miał kłopoty. I na przykład było r, a, m, a. No to proszę przeczytać i razem te literki. A on czyta mama. Także bardzo ciężko uczyć dorosłych ludzi, bo oni tak nie zapamiętują jak młodzi. Młodzi mają szybszy tok myślenia i to wiele łatwiej, ale w mojej praktyce pedagogicznej właśnie uczyłam też analfabetów, dorosłych ludzi. I to było bardzo smutne, bo ci ludzie bardzo chcieli się nauczyć, a tak było im trudno, ale wytrwali i do końca chodzili do szkoły, to aż ukończyli szkołę podstawową. Te klubokawiarnie to były modne w tamtych czasach. One były wszędzie. W każdej wsi musiała być klubokawiarnia tak zwana. I zazwyczaj to było w takich wsiach, gdzie były PGR-y, Państwowe Gospodarstwa Rolne. I tam były osoby, które prowadziły te klubokawiarnie i tam młodzież mogła przychodzić na zajęcia do tych klubokawiarni. W Smykówku, jak pracowałam, a byliśmy tam, mieszkaliśmy, to tam właśnie w tej klubokawiarni urządzaliśmy różnego rodzaju przedstawienia. A więc prowadziłam tam teatr, taki teatr młodzieżowy, uczyłam tańczyć, więc różne tańce i nowoczesne, i ludowe. Tam odbywały się również takie spotkania, jak Zgaduj Zgadule i tak dalej, z występami. Były cykliczne występy młodzieży, bo nie tylko młodzież szkolna, ale i młodzież OHP, w OHP była. Więc oni były tak zwane akademie różnego rodzaju z różnych rocznic organizowane i wszyscy występowali tam i bardzo chcieli występować, więc i ci młodzi z OHP i ze szkoły podstawowej, także nawet to już było cykliczne, bo to było w ciągu roku, to było kilka i kilkanaście takich występów dla środowiska. Do rewolucji październikowej. Dla środowiska i to była jednocześnie rozrywka dla tych ludzi, którzy tam mieszkali. Na przykład taki był moment bardzo humorystyczny, bo przygotowywałam na akademię piosenki z tą młodzieżą i ze szkoły tam miało być przedstawienie. I jeden z chłopaków, no chłopaków właściwie, on już miał 20 kilka lat, on strasznie śpiewał, nie potrafił, w ogóle nie miał słuchu, ale tak chciał koniecznie śpiewać, więc śpiewał razem w tym chórze. No i przed samym występem przychodzi do mnie i mówi: przepraszam panią, ale mnie chyba nie będzie na przedstawieniu, bo wyjeżdżam tam gdzieś daleko w podróż służbową. Ja mówię: no to trudno, no to bez ciebie zaśpiewamy. A w duchu się bardzo ucieszyłam, bo mówię: pan pisuje wszystko. Wyobraźcie sobie, jest przed występem, ludność się już zebrała, ja zadowolona, że go nie będzie mi tam buczał, a on w ostatniej chwili zdziajany przybiega: proszę pani, jestem, zdążyłem. Więc widzicie, to byli ludzie, którzy mieli po 20 kilka lat, a chętnie na takie rzeczy chodzili. Wszystkich uczyła, mnie nie nauczyła tańczyć.
Noga tak jestem. Także było bardzo dużo chęci ze strony młodych ludzi, żeby coś robić. Gdzieś się wyżywać w jakiś sposób. Jak znalazła się osoba, która zorganizowała coś takiego, no to wszyscy chętnie chodzili. Nie było tam popijania gdzieś tam piwa, czy po kątach, czy czegoś innego. Umiem gotować. Każde przygotowanie na święta to musiałem przy babci być i babcia uczyła mnie wszystkiego. Kiedyś się przyda tobie. No i rzeczywiście. Pomaganie w domu to była norma. To nie było nic takiego, że od wielkiego dzwonu. Po prostu zmywanie naczyń, pomaganie przy gotowaniu obiadu, praca w ogródku czy sprzątanie, no to każdy... Może mam jedno powiedzieć. Przyjechali z zachodu, to się dziwili, że Polacy umią przypilnować dzieci, obiad zrobić. U nich tam na zachodzie nie było tego. Kobieta była od sprzątania, gotowania i pilnowania dzieci. A u nas i chłop potrafił, i kobieta. Tak, na lekcjach wychowania fizycznego z nauczycielką czy nauczycielem. Wielka odpowiedzialność. Tak to było. Tutaj przecież ścieżkę zdrowia żeśmy robili taką przy szkole z harcerzami razem. To były takie różnego rodzaju drążki, sznurki, liny, tam takie pnie porozrzucane, trzeba było skakać po nich, równoważnia. Także to były takie różne rzeczy robione przez tutaj przy szkole numer 5. Przez harcerzy i nauczycieli WF-u. Także każdy swoją cegiełkę jakąś tam dołożył. Rodzice oczywiście też pomagali bardzo. Zresztą, jeśli chodzi o tę szkołę, to ona miała szczęście do dyrektorów, bo przeważnie to były kobiety. Przeważnie. Pan Kisiel był dyrektorem, pan Frydrychowski był dyrektorem. Ignatowski, jeszcze pan Ignatowski był, ale też szkoła piątka miała szczęście do dyrektorów szkół i do nauczycieli, bo każdy oddawał tu serce i zresztą teraz tak jest i do dzisiaj, każdy oddawał serce tej szkole. No i rodzice bardzo pomagali. Nauczyciela poznaję po tym, że dzieci lubią. Za dobrym nauczycielem w ogień pójdą.